Jeżeli chodzi o pana Misiewicza, który stał się twarzą czy nazwą tego procesu opanowywania... A taką ośmiorniczką stał się dobrej zmiany, nie? Stał się taką ośmiorniczką, przy czym jak w ogóle wobec krytyki poprzedniej ekipy typu ośmiorniczkowego, ja miałem do tego duży dystans, bo a, sam lubię ośmiorniczki, b, kupuję ośmiorniczki w Biedronce po 33 zł kilo, w związku z tym od czasu do czasu, bo nie można jeść ośmiorniczek cały czas. To jest tyle, ile stek z wołowiny długo dojrzewającej, który też kupuję od czasu do czasu. Znaczy to jest, nie jest to kawior astrachański, prawda? Nie jest to nawet polędwica wołowa. Tutaj minimum 7 dych za kilogram. No więc właśnie. Właśnie. Tak trafiło na pana Misiewicza, bo on jest od Macierewicza, a poza tym jako rzecznik prasowy wśród dziennikarzy się szwenda i znalazł się na celowniku. Oczywiście bardziej niepokojące niż pan Misiewicz jest to, że zmieniono, i tu jest niebezpieczeństwo, statut spółki PGZ-u, żeby człowiekowi bez wyższego wykształcenia zrobić miejsce, a teraz zmienia się ustawą o ustawę o Agencji Mienia Wojskowego, żeby zlikwidować pewne wymogi konkursowe, też związane, zdaje się, z wyższym wykształceniem. To są zmiany systemowe już ważniejsze. Tylko wie pan, mnie bardziej niepokoi niż pan Misiewicz, który po prostu, powiem tak z plebejska, nie ma żadnej pozycji zawodowej, wisi wyłącznie na panu Macierewiczu. W związku z tym, oczywiście cały zarząd PGZ-u to też ludzie, których tam wsadził Macierewicz, ale oni mają jakąś pozycję zawodową. Muszą się układać jakoś z ludźmi z branży. Prawda? W związku z tym ministrowi potrzebny jest ktoś, kto będzie nadawał, po prostu będzie donosił, kto z kim tam się spotyka, szemrze i się namawia, bo przecież na przemyśle zbrojeniowym pan Misiewicz się nie zna i może nie bardzo będzie wiedział, co przekazuje, ale jakby kto z kim się spotyka, pije wódkę i namawia się na kogo, to minister chce wiedzieć. No i dobrze, jak pan Macierewicz jest taki, to niech tam. Rzeczpospolita niewielki uszczerbek z tego ponosi. Natomiast jak ja czytam, że w PZU dżentelmen, który prowadził kebab, zostaje nie tam członkiem rady nadzorczej, żeby donosił, prawda, tylko zostaje wicedyrektorem strategicznej komórki, mianowicie Biura do Spraw Strategii i Rozwoju, prawda, bo trzeba tam kogoś wcisnąć, to ja się tutaj odczuwam wielki niepokój i tego typu. No dobra, ale może pan wytłumaczyć, dlaczego Jarosław Kaczyński skrytykował własny obóz za to, co robi na jego wezwanie? Ja tego nie pojmuję. A rzecz jest bardzo prosta. To znaczy, że jak faceta od kebaba wciskamy na wicedyrektora strategicznej komórki od giganta finansowego od spraw strategii czy rozwoju, czy zmieniamy ustawę o Agencji Mienia Wojskowego, która dysponuje naprawdę w miliardy idącym mieniem, to są także nieruchomości, to Jarosławowi Kaczyńskiemu nie przeszkadza. Bo ja przypominam wypowiedź z kongresu PiS-u, czy sprzed kongresu PiS-u, kiedy pan prezes Kaczyński mówił, że dokonujemy zmian personalnych i nas za to krytykują. Ja też nas za to krytykuję, bo dokonujemy ich za mało. Stwierdzenie inne, że kompetencje. Kompetencji się nabywa, ważne, żeby byli uczciwi i lojalni. Teraz param pam pam my, TKM. Jako tworzenie pewnego społecznego, twardego zaplecza władzy. Natomiast dlaczego ten atak na pana
Jackiewicza i cały ten układ. No, moim zdaniem to jest tak, że nie wszystkie decyzje, które podejmował pan eksminister Jackiewicz, były autoryzowane. To znaczy jakby nastąpiła w centrali PiS-u taka refleksja, że no dobrze, dobrze, zmiany personalne, miotła, wszystko w porządku, ale tutaj tworzą się jakieś grupy, jakieś układy, których myśmy nie autoryzowali. Ktoś prowadzi jakąś swoją własną politykę. No to trzeba dać bardzo jasny sygnał, bez względu na cenę polityczną, że dość tego, że za to się leci. Przy czym możliwe było coś takiego, że gdzieś tam to było tak półautoryzowane. No ale jak jest ktoś jest ministrem skarbu, który rozdziela beneficja, to jednym daje, a innym nie daje, bo nie sposób dać wszystkim, tak? W związku z tym powstaje większa grupa niezadowolonych niż jest zadowolonych. I ci niezadowoleni pisali donosy na Jackiewicza. No i w pewnym momencie ten plik donosów osiągnął pewną masę krytyczną ktoś od ministra Jackiewicza, czy sam minister Jackiewicz mało często antyszambrował na Nowogrodzkiej. Znaczy powstało takie wrażenie, że rozdaje konfitury beneficja, tworzy się jakiś układ, który nie jest autoryzowany tak do końca. Stąd poszedł ten atak. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.